Ja nie wiem, co to rzecz jest niemożliwa. Fach w ręku, tak bywa. Z niczego mogę zrobić coś fajnego. Jak drut pod ręką mam, a u mnie cyk, a u mnie fuch. I zaraz łatwo pod ręką idzie w ruch. Bo u mnie luks i hopsasa. I wszystko to, co majster chciał, to ma. Siemaneczko, dzisiaj znowu podłubiemy przy motozie. Ja to nie wiem. Dobra, chodź tam, trzeba wyciągnąć gruza. Jak co roku w chałupach, gdy zaczyna się upał, golców cały tłum. Znów się będą rozbierać, mi z naturę wybierać. Jak weszłem na Allegro, pisałem filtr oleju do Bartona. Jest papierowy filtr i wygląda na duży. I wygląda mi na to, że on jest tam. A ja się, kurczę, nie odkręcił. Zaraz załatwimy. Miseczkę podłożyłem, jak już nam się olej wyleje, to go z powrotem później wlejemy tutaj. Odkręcaj pan za czymy. O człowieku! Tak dokręcone? Ty, kurwa, nie odkręcisz tego. Zaraz się śrubeczka rozpier... Opuściło. Dobrze. Duty. Poszło. Zaraz zobaczymy, co tu jest. Kiedyś w MZ-ach nie było takich rzeczy. Zaraz się rozsypią jakieś, kurwa, zębateczki. No nie wiem. Andrzeju, czy to dobry plan? Kręć. Nie takie silniki, żeśmy, kurwa, z Andrzejem składały. Jak się coś rozsypie, to co? Nie złazisz? V8 żeś złożył. Dobra, jakoś, kurwa, nie cieknie olej. Może to jest miejsce na dodatkowy jakiś rozrośnik? Może nie odkręcaj do końca śrubki, tylko spróbuj to rozszczelnić. Oli baleje się. Tak, to jednak tutaj jest filterek oleju. Oliwa nam się wylała. Ale zobaczymy tego filtra. Ja go wyjmę. Najwyżej go się troszkę przeczyści. No, dużo nie poleciało. Dobra, pokaż tutaj. Dobrze, nie kładź piachu. Jest tu filterek, patrzcie. A ja tu uszczelki nie widzę. A jest taka gumeczka. O kurwa. Troszkę zaraz go przechylać, żeby może ten się olej tu wylał. Bo widzę tutaj takie rzeczy. Jest jakiś wiór? Jakoś jest tak... Patrzcie, tak się klei, jakby jakiś klej. Na Budapren porobiły silnik. Tutaj mamy gumeczkę. No, jest, odkleja się jakiś silikonik. Ej, taki filtr jest, proszę ja was, profesjonalny. Zobaczcie, nawet w środku jest blachą z takimi dziurkami. To nie pomyślałbym, że w takim silniczku będzie taki filtr zamontowany. Zapierdzielone jest trochę. Wiórów nie widzę. Ale zaraz go przemyjemy może. W czym? A że się olej wymieni. Idioto. No to w życiu bym się nie spodziewał. Jak tam wpisywałem w internecie, nie, o filtrach oleju przy motorach, to są takie metalowe sitka zwykłe. Ja szukałem takiego metalowego sitka. Nie myślałem, że to będzie prawdziwy filtr. Kurde. Dobra, trzeba go przepłukać troszkę. Zanim mi przyjdzie filterek, to troszkę na tym pojeździe. Używając. Wiórów nie widać, ale są takie
Znaczy czarne tam jest od tego szlamu, nie? Kurde, jakiś gwoździk. Także muszę sobie zamówić na Allegro filterek. No dobrze, majster tu przetrze. Jeszcze posłudzi. Pokaż pan, przypuszczam. Przypuszcza elegancko. Dobra, patrzcie, wyczyściłem. Prawie jak nowy. Elegancko przypuszcza, nie ma tutaj jakichś tam cudów. Myślałem, że będą jakieś wióry albo co. Dlatego odkręciłem, bo mówię, kurde. Ale o, dobry jest. Muszę tam paluchem wygrzebać tamto. Ten olej taki. Nie ma tam. Nie ma wiórów. Bardzo dobra robota. Dobra, to składam to z powrotem. Do tej wyższej. Ty, jaka technologia teraz jest w tych motorach, nie? Kurwa. Kto by się spodziewał? Ta, jego się nie zakłada na to? To włóż tu. A, tu musisz uważać, w którą stronę zakładasz. Żeby to miało ręce i nogi. Także na spokojnie można sobie wymieniać filterek. Bez obawy, że nam cały olej zleci. I po robocie. Nawet wydaje mi się, że nie ma sensu tego oleju wlewać, bo jest go za mało. Powiem wam, że szukałem do tego silnika cylindra, takiego 150. Niby jest, ale akurat do Blade'a R nie ma. Znaczy, do Bartona Blade jest, ale do Bartona Blade R nie ma. Bo on jest chłodzony cieczą, a Barton Blade jest chłodzony powietrzem. I dupa, żem się ucieszył, że przełożę cylinder na mocniejszy. Ale weszłem na AliExpress, poszukałem tam trochę. Niby są takie cylindry z tłokami, z pierścieniami, taki komplecik do tuningu. Jest do 150 i jest do 200, tylko nie wiem, czy będzie pasował. Trzeba było ten zdjąć, wymierzyć te wszystkie otwory, to wszystko porównać z tamtymi, czy będzie pasowało, bo nie wiem, jaki to jest. Chyba, że ktoś z was wie, który to może być na AliExpress, to niech pisze albo poda linka. Z chęcią bym zamontował większy cylinder. Fajnie, bo sprzedają tak, że przekładacie tłoczek z cylindrem, pierścieniami i nic tam nie trzeba przerabiać ani nic, wszystko elegancko pasuje. Także no przydałoby się tak zrobić. Ale zobaczymy, no może trzeba napisać do pana Chińczyka, żeby wymierzył dobrze. Albo ja po prostu sobie tutaj wezmę wymiary jakoś, mniej więcej wyłapię i jeśli będzie podobnych rozmiarów, to bym kupił na oślep. Ocalał! Może nie pasować. Najwyżej troszkę przerobimy. Po majstrowemu. No tutaj jest jak zmierzyć, powiem wam. Rozstaw tych śrub i to wszystko. Jeśli by było pasowało, to byśmy przetestowali 150 i 200. Bo są takie dwa cylindry, można sobie wybrać. No, ciekawe, czy dużo mocy by przyszło. Jeśli kończy ci się ubezpieczenie samochodu lub też kupiłeś samochód i przydałoby się go tanio ubezpieczyć, zaproponuję ci porównywarkę ocacmubi.pl. Link masz pod moim filmikiem. Wchodząc na link przeniesie cię na porównywarkę Mubi, gdzie dosłownie w ciągu 3 minut, wypełniając krótki formularz, porównywarka wyliczy ci najtańsze ubezpieczenie samochodu u różnych przedstawicieli. Więc nie musisz nigdzie dzwonić, wypytywać czy coś. Od razu ci pokażę, ile byś zapłacił, w jakiej firmie. Korzystając z tego linku, jeśli wyliczysz sobie ubezpieczenie i spodoba ci się i je wykupisz,
otrzyma zwrot na konto 100 zł. No i dodatkowo Mubi ma taką promocję, że jeśli wykupisz ubezpieczenie w Mubi, otrzymasz link na maila, który będziesz mógł wysłać swoim znajomym. Jeśli ktoś z Twoich znajomych zrobi sobie porównanie i wykupi ubezpieczenie w Mubi, otrzymasz za każdego znajomego 100 zł. Luksusowo. Warto sobie wejść na link, zrobić kalkulację, nic Cię to nie kosztuje, a sprawdzisz, ile w jakiej firmie byś zapłacił. Wiem, wymiana cylindra wiąże się z większymi oporami wału tego wszystkiego, szybciej się wszystkie części zużyją, ale na pewno jakaś wytrzymałość jest, tak jak w samochodach. Macie w samochodach z dieslem, można podkręcić trochę mocy i się nic nie stanie. Od tej uszczelki 6,5 cm. Trzaskają taśmowo jak nic. Co z tej strony jest? Wydech zaślepiony? Majster tu zmierzy teraz w tą stronę szpilkę od szpilki. 8 cm. Jak to wygląda z tej? Na cylindrze pisze kurwa pojemność silnika. Niedobrze. Tutaj nie wiem co to jest. To jest nagaźnik jakiś czy na co? Nagaźnik chyba, czyli może być i gaźnikowy. Tylko po zmianie takiego cylindra to też powinna być więcej paliwa dostawać, nie? To też cholera wie. Trzeba było jakoś kombinować. Czy można to jakieś dysze zmieniać, czy co? Muszę kiedy to rozkręcić, te obudowy. Zobaczcie, jak będzie wyglądał bez tego. Jaka popierdółecka. No, słuchajcie, z racji tego, żeś tam mnie nastraszyły z tym ceratekiem, co żem nalał do tego sprzęgła. No. A jak się będzie ślizgać naprawdę? Grba. No nie wiem. Może lepiej spuścić to. Żeby zaraz remontu nie było, sprzęgła. No ale olej przecież też jest śliski. To co ma piernik do wiatraka? Ale ceratek jakąś powłokę robi. Dobra. Żeś tam mnie nastraszyły, jestem zmuszony spuścić olej. Kurwa, 4 dychy w plecy. Mam taki, kupiłem kiedyś do drutkarta. Wleję sobie tego, tym się akurat przepłuka. Specjalistycznym. Chwilę pochodzi i majster spuści. Także muszę spuścić, kurwa. Coś tam narobiły, trzeba było nic nie pisać. To teraz o. Dobra, majster weźmie miseczkę, spuścimy ten olej. Odkręcaj. Ej, tu była 17. A i tak pisaliście, że żebym najgorszy olej wlał. Jak to możliwe? Czysty olej wleję z powrotem w tą samą buteleczkę. Można wykorzystać w samochodzie. Dobrze, że to trzeba ileś czasu, ileś kilometrów przejeździć na tym, żeby się coś tam zaczęło funkcjonować. Więc teraz sobie wleję sobie takiego oleju. Troszkę pojeżdżę po podwórku i to zleję w piździec. Akurat się wypłucie wszystko. Piszą takie kocopoły i straszą człowieka. I dobra, majster spuścił. Oj Boże. Interesy kurwa życia. Kurwa nie pomyślał, że to nie wolno takich rzeczy robić. Dobra. Tu mamy olej ładny z cerateczkiem. Później sobie go wleję w tą buteleczkę. Wykorzystam ten olej później do E39, tam do E65 wleję. Teraz majster zrobi taką płukaneczkę, wleję sobie 4 stoke engine, coś tam. To jest do olej do silników czterosuwowych chłodzonych powietrzem. Tylko jak to teraz kurwa nalać? Pokaż, a tu masz
Mam taki lejeczek. To jest do opryskiwaczy. Do butelki z opryskiwaczem. Może wejdzie w to. Wejdzie? Patrzcie na olej w ogóle, jak on wygląda. Będzie chodzić. Wlazło mi. Kurwa. Jakbyś tam było. Teraz bym miał łatwiej nalać. Ej pan. Ten olej wygląda jak ten chiński. Biały jest. Najgorsze, że ta butelka jest 1,5-litrowa. 1200, 1400. Czyli muszę 400 zostawić. To jeszcze. Majster rondę zrobi po podwórku. Radzie przepukany silnik. No to. Także o, bardzo fajnie się sprawdza ta końcówka taka, co macie przy płynie do spryskiwaczy. Tutaj pewnie jest dobrze, nie ma co tu mierzyć w ogóle. Zaraz odpalimy. Przejadę się parę rondek po podwórku i się spuści to. Dawaj tego cerateka tutaj. Zlej z powrotem. Dobra. Muszę to gdzieś rzucić tak, żebym pamiętał, że tu czyściutki olej jest. Dobra, teraz odpalimy. Przesmaruj po. Trzeba się przejechać, parę rundek zrobić, przemieszać ten olej, żeby się ceratek wypłukał. Oni gusy, oni gusy. No i co, majster pojeździł. Teraz można spuścić olej. Silnik gorący. Kręcaj pa. Spuściany olej znowu. No, kolor taki jest, jakby jeszcze ceratek był. Także troszkę pokazowałem i zobaczcie, że rzeczywiście jeszcze tutaj patrzcie, o, ceratek się wypłukał. Kolor mleczny. Dobra, niech sobie tak postoi tutaj. Ja muszę skoczyć po jakiś olej. 10,40 ultra, 100% syntetyk. No to. Będzie chodził, będzie chodził. Motor narysowany trochę do motorów. I wymieniony. On teraz będzie chodził. No, teraz się wbić się. Z oliwki popsalewałem troszkę. Hops, hops, hops. Lux. Dobra, odpalmy na tym świeżym oleju teraz. No, tam ile cerateka? O, rozładował się. Dobra. Kurwa, nie sprawdziłem poziomu. Dobrze jest. Majster zbudował specjalistyczną rureczkę. O, zaraz odkurzał basen. Włóż pan. Kurwa. A tutaj się nieładnie zagina, gdzie słabe ciśnienie szło. Sipa. Nie idzie. Kie ciort. A tam powietrze ciągnie. Kurwa, dziura się zrobiła mi tutaj. Sam uszczelniłeś, Andrzeju. Dobra, sipa. O, idzie kurwa. Widzisz to?
Dawaj, zobaczymy, czy działa nasz odkurzacz. Słabo. Ej, słabo to chodzi. Pół basenu. Człowieku, pół basenu wyleje, żeby odkurzyć. Dobrze jest. Dawaj, pa. Idzie. Dobra. Cofnij. I teraz tutaj. Z grubsza wyjść się. Co nieco. Listeczek. Dobra. Ładnie idzie. No i co, udało się. Odkurzyłem. Troszkę wody poszło. Tu widać poziom. No ile poszło? Tyle. Taki kawałeczek poszło. Ale o, odkurzyłem ten syf z dna. Teraz tylko liście wyzbierać. I znów woda czysta. Bardzo dobra robota. Kunolis, kurwa. Już cały mokry. Do domu. Raz mi. Skur. No, patrz tak trzyma. Kurwa. Nad morze i z powrotem. Nie trzeba nowego kupywać. Trzeba wszystkie tak zregenerować chyba. Wiesiaczki. No bardzo dobra robota.